Cześć, witam was bardzo serdecznie i witam was po takiej dosyć dłuższej przerwie, bo ostatni raz widzieliśmy się chyba jakoś na początku grudnia, no trochę czasu minęło, ale wiecie, trzeba sobie czasem zrobić taką dłuższą przerwę. A poza tym, no nie wiem jak u was, ale tutaj w rejonie Krakowa, no przez ostatnie dni, tygodnie, a nawet chyba i miesiące, no pogoda nie zachęcała do jakiejkolwiek aktywności na zewnątrz. W tym oczywiście do jakiegoś dalszego wyjeżdżania. Co prawda nie jest jeszcze idealnie, ale już robi się ciepło. No i dzisiaj właśnie z Rafałem postanowiliśmy się gdzieś wybrać. Aktualnie znajdujemy się w Beskidzie Małym i zdobywamy najwyższy szczyt tego rejonu, czyli Czupel. 930 metrów nad poziomem morza. Nie jest może takiś gigantyczny szczyt, ale wierzcie mi, że podejście jest naprawdę strome, bo z miejsca skąd wystartowaliśmy, czyli z Czernichowa, suma podejść to jakieś ponad 700 metrów, także jest trochę wychodzenia, ale nie powinno być źle. Grunże już nie ma dużo śniegu, także powinno się całkiem przyjemnie wychodzić. Ogólnie, tak jak już mówiłem, jesteśmy w Beskidzie Małym. Czupel to raptem 930 metrów nad poziomem morza. No i można by dojść do wniosku, że Beskid Mały, no bo ze względu na wysokość szczytów. Ale z tego, co się orientowałem, to właśnie Mały nie odnosi się do wysokości, a bardziej o rewiru, tak, obszaru występowania tutaj gór. Także nie ma to nic wspólnego z wysokością. No i też się mówi, że przez to, że ludzie się śmieją, że wiecie, Beskid Mały, że takie małe szczyty, no to te podejścia pod najwyższy szczyt, czyli na Czupel, są dosyć mocno męczące, no i ludzie jak wychodzą na sam koniec, no to dobrze potem pamiętają to wyjście i już kompletnie zmieniają obraz, wiecie, Beskidu Małego. No my jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie, jest trochę ciężko, no ale trzeba iść do przodu. Przedtem na dole mówiłem, że no śniegu raczej nie uświadczymy, może gdzieś tam na szczycie. A tutaj jesteśmy w połowie trasy na górę, no i tego śniegu, jak widać, jest dosyć sporo, znaczy no sporo. No leży sobie jeszcze, jest on dosyć mocno niewygodny do wychodzenia, bo jest taki niby twardy, niby śliski. No niewygodnie się po tym idzie, no ale co poradzić. Ogólnie nie mówiłem wam jeszcze, jak technicznie ta trasa przebiega. My wystartowaliśmy z Czernichowa, wychodzimy szlakiem niebieskim. No jest on dosyć stromy, na początku nie ma jakichś przepięknych widoków. No wieje dosyć konkretnie. Na początku nie ma jakichś przepięknych widoków, dopiero jak jesteście już blisko szczytu, tak jak my teraz, no to faktycznie widoki robią się coraz ciekawsze. Zwłaszcza, że przez to, że dzisiaj dosyć tak konkretnie wieje, no przez ostatnie dni, no to widoczność jest przepiękna. Cała trasa ma jakieś 12 km, 4 godziny. Startujemy tak jak my, możecie wystartować tak jak my z Czernichowa, wyjść sobie niebieskim, a potem chyba się schodzi zielonym. On jest już zdecydowanie łagodniejszy. No ja czytałem, że bardziej ludzie polecają niebieskim wychodzić niż schodzić. No wydaje mi się, że takie szybkie schodzenie stromo, no nie, mogłoby się dosyć kiepsko skończyć. A tak, no to się trochę zmęczymy na początku, a potem już będzie zdecydowanie lepiej. No i w końcu dotarliśmy na szczyt, Czupel 933, jednak 3 metry więcej, 933 metry nad poziomem morza, najwyższy szczyt Beskidu Małego. Wychodziliśmy tutaj niecałe 2 godziny, 5 km, także nie jest źle, ale najbardziej żałuję tego, że nie wziąłem sobie książeczki PTTK, bo się jednak okazało, że jest tutaj pieczątka. No cóż, ale jak przedtem Rafał mówił, jest to idealny szczyt na wyjazd rowerem, także pewnie przyjedziemy tutaj rowerem, no i wtedy sobie już pieczątkę
przybije, no bo dzisiaj oczywiście stwierdziłem, że książeczka w ciul dużo waży, no to po co się dodatkowo dociążać. No ale człowiek uczy się na błędach. Teraz sobie tę chwilę odpoczniemy, bo są fajne ławki. Tutaj aż tak bardzo nie wieje. Także odpoczniemy, no i potem już wracamy innym szlakiem z powrotem do samochodu. Już zaczynamy schodzić. Najpierw będziemy schodzić czerwonym szlakiem, potem chyba wbijemy się w żółty i na koniec zielony. Trasa o wiele łagodniejsza niż szlak niebieski prowadzący na szczyt, także myślę, że powinno się schodzić całkiem przyjemnie, aczkolwiek jest ślisko i róż nie może być, także trzeba uważać. Oglądaliście mój poprzedni film, no to dobrze wiecie, że w tym roku dosyć mocno przygotowuję się do sezonu rowerowego. Wiadomo, że w zeszłym roku też dosyć sporo jeździłem, ale była to jazda bardziej po mieście, gdzieś tam w jakichś wioskach, dolinkach, lasach. A w tym roku chciałbym tak porządnie już wejść na ścieżki rowerowe w górach, takich chociażby jak te. No i bardzo się cieszę z tego faktu, że rower już jest praktycznie w 100% gotowy. Teraz pozostało mi jeszcze pozbierać parę tam rzeczy około rowerowych, które pozwolą na jeszcze bardziej komfortową jazdę. No i potem tylko i wyłącznie czekać na ładną pogodę, na to, żeby było ciepło, sucho. No i ruszymy w góry. Także myślę, że ten sezon podróżniczo-rowerowy zapowiada się naprawdę fajnie. Już nasza wędrówka pomału dobiega końca, dochodzimy do ulicy. Sezon podróżniczo-filmowy oficjalnie otwarty. Gdzie się widzimy w następnym razem? Tego nie wiem, wszystko zależy od pogody. Nie wiem, czy to będzie wędrówka piesza, czy już może gdzieś pojedziemy rowerem. To się wszystko okaże, także koniecznie śledźcie mnie tutaj na YouTubie, na Instagramie. Gdzieś tutaj pojawia się teraz link, także tam też sobie wejdźcie. Bo czasem jak jeżdżę na jakieś krótsze wyprawy, z których nie robię filmów, no to tam wrzucam jakieś zdjęcia, relacje, także możecie zobaczyć co i jak. No nic, dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!